Dlaczego postęp w wykorzystaniu syntezy jądrowej jest znacznie wolniejszy niż w przypadku rozszczepienia, na podstawie którego mamy wiele działających reaktorów? Postęp w tej dziedzinie jest wolny dlatego, że technologia opanowania reakcji syntezy termojądrowej i sama technologia reaktora fuzyjnego jest znacznie trudniejsza niż technologia reaktorów rozszczepieniowych. Mówiąc tak bardzo obrazowo, w technologii syntezy termojądrowej musimy sprowadzić nasze Słońce na Ziemię. Temperatura plazmy wysokotemperaturowej, która jest wykorzystywana jako paliwo do zasilania reaktora syntezy termojądrowej, wynosi 100 milionów stopni. Musimy taką gorącą plazmę utrzymać przez odpowiedni czas z dala od ścianek komory reaktora i pod odpowiednim ciśnieniem, bo dopiero wtedy w tej wysokiej temperaturze reakcja syntezy termojądrowej jest na tyle wydajna, że możemy z niej czerpać energię, która jest energią użyteczną, którą możemy zamienić na prąd.